z racji na otwarte okno transferowe, dużo ciekawych wolnych zawodników, Krychowiak sięga po uzupełnienie luk wolnymi pomocnikami i próbuje zapytać o bardzo interesującego prawego obrońcę z Ligi Argentyńskiej. A co najważniejsze, próba pozyskania Gołta i byłego kolegę z reprezentacji. Ale w kolejnym odcineczku kariery Grzesiem Krychowiakiem. No kolejny odcinek zaczniamy od raportów, żeby wiedzieć z czym to się je, co tutaj się dzieje. No patrzymy tutaj, co się dzieje, tak? Musimy transfery porobić, zainteresować się zawodnikami. Wiecie jak jest, Vinicius. Ciekawy zawodnik, ale w sumie aż tak ciekawy. Myślę, że już jest słaby. Gdzieś nie dalej też, ale to wiemy już. Znaczy, raporcik już o tym idziemy. Ładnie, pięknie, że kogoś mógł pisać. I będzie odpowiedni moment, że kogoś mógł pisać. Fajnie, wiadomo, tak? Znaczy się kontrakt, więc muszę się zainteresować. Jego chcę kupić, z czym go chcemy oddawać. Nie chcemy, ale no możemy. I jest strony chyba nie. Pinkusa chcemy oddać, więc zaakceptuj. Bradleya też chcemy oddać, więc zaakceptuj. Dobra, ładna. Pinkusa, dużo. Siadamy trochę, w centrum transferowym. Zaczynamy tak. Analizis. On. Ja myślę, że on strzykał. Czekajcie, koniec zawodnicy. Trochę ich mamy. Pierwszy kogo poszedł jest. Okej, okay, zagrali. Po co? Jeszcze pełen głosem. 7-5. A nie, nie zabrali. Czemu to nie widziałem? Nieważne, dobra. Idziemy po niego. Mega dobry zawodnik jest, tak? Co, rotacyjny? Kluczowy. Okej. Okay. No ma lepszą ocenę od tych naszych zawodników, więc nic dziwnego. 5 lat, 3 chce być. Okej, okay, mogą być 3. Bez klauzuli, spoko. 22 bramki milion. Okej, okay, możemy tak zrobić. Trochę zjedziemy i spoko. No dobra, trochę mniej za bramki, tak, spoko. Mega dobry zawodnik się wydaje, więc czemu nie? No złota karta na pewno to jest, tak? 75 oceny. Środkowy pomocnik. W teorii nie mamy środkowego pomocnika, ale na SPD pasuje. No. Cofamy tutaj. Zespół. Zobaczcie jak finanse są, czy nie zepsułem, ale chyba nie. No już widzę tutaj dwie dychy. 31. No do dwóch dych można dawać, tak? 25, coś tego typu. Z tych. Ziomal schodzisz, czy wchodzisz z Sissoko? I na ławkę wchodzisz ty za niego. Mój gites. To jest tak. Środek po obronie mamy spoko. Tak, tak. Boki. Mamy ok. Tylko prawo obrońcy by się zmienił. Prawy pomocnik. Ok. Idźmy dalej. Centrum transferowe. To jest tak. Po ocenach to jest słaby. To usuń z listy. Idźmy dalej. Patrzymy po ocenach. On też jest słaby. Więc nie wiem co tu robi. Teraz tak. Wolni zawodnicy dalej. 7-5 mamy jeszcze jego. Jego 7-4. W teorii możemy mieć prawego obrońcę za darmo praktycznie, tak? Czy chcemy tak zrobić? On ma obronę słabą. Taki bardziej poczny pomocy, chyba lewą obronę, lewa noga to jest. Możemy porozmawiać z nimi. 3800 ma. Czy 380 ma? No, okej. Okay. 2 lata, dobra. Ignoruj. 300 to może być, ale czekaj, 308. Musimy 4. Nie. Ile miał? 3800, tak? To 800 tego. Czyli tak. Tak mu damy. Tak, no. Tak, niech będzie 20, to zmienimy, może mi się uda na 17 i tak zrobić. Okej. Okay. Okej, okay, okej okay jest. Będzie jakiś dodatkowy zawodnik, spoko. Solidny dodatkowy zawodnik to będzie. Zobaczymy do klubu. Na prawo niech na razie idzie. Bardziej na lewą pasował. Ogólnie to by pasował najlepiej tu, nie? No i tu wróć tego, wrócimy. Tego drugiego wziąłem z tego, dobra. Ten ziomek tutaj niech idzie na razie. Jakieś te rezerwy są w teorii, dobra. Będzie tak ławkowy, bo prawego pomocnika mamy pomysł, kogo chcemy. Centrum transferowe dalej, teraz po ocenie. Kramaric ciekawy, Hojberg ciekawy, Sarabia też, jest tak wiekowo, po niego możemy iść, bo on gówno kosztuje i tam w trakcie są negocjacji, można porozmawiać z nim, wymiana, napastnicy, czy chcemy kogoś,
teorii możemy oddać tego na przykład. Tego i na przykład dać wam trójkę. 3-3 stoi bez nikogo. Skrzydłowych mamy. Philipsa nie. Z pomocników możemy oddać jego wam. Trójkę i ten ziomek. Co? Nie chcę go, może jakiś inny jeszcze jest. Pomocnicy. Czolobocha nie. Envia możemy dać, ok. Za 300 Envia. Nie chcę go, no dobra. Zejdziemy, no. Dwa w dół, tak może. No i spoko. Za 3 bańki, mega dobry zawodnik. Zobaczymy, czy on będzie chciał być taki ważny albo rotacyjny. Kluczowy chce być, no właśnie. Zobaczymy, jak ścianę. Co, 2 latka. Ok. Bez klauzuli, co? 29 bramki. Bramki spoko. 29, nie, ale z 25. Co? No. No, zjedźmy jak najbardziej, chociaż. Może być tak. Może? No okej. Okay. Jakoś to żyje, tak? Mocny zawodnik to jest, nie ma co. Zamiast Swifta na to SPO. Nie jest głupie. To Toka. To jest z Francji zawodnik. Na bok pomocy się nadaje, tak? Ja go widział tutaj bardziej. Swift też nie jest młody, ale... No więc to taka dobrze wygląda. Swift na ławę wtedy. Z nim się zmieni, ok. Co, ciśniemy dalej. Centrum transferowe. Wiekowi są. Welbeck nie. Żeby chciał być rezerwowym, ale wątpię w to. Kramaryć na pierwszego, dość ciekawe. Sarabia. Tak samo taki rezerwowy. Tutaj też taki rezerwowy lewoobrońca. Za czym, czy się zgodzi? Powinien wrzucić tego ziomka naszego. Tego. I dopłacić 400. Nie chcę go. 1,5 dać. Nawet mniej w sumie. Dadzą za mniej, za tyle. Okej. Okay. Rezerwowych potrzebujemy też. Komuś się zgodzić na rezerwowego i zobaczymy, czy się zgodzi. Sporadyczny. Ważny. Wtedy będzie drugi, to okej. Okay. Nie wiem, jak z Pensem, czy da radę zejść, ale zobaczymy. Też jest ważne, tak? Czy z Pensem zejdzie. Bo on nie może bardzo dużo zarabiać, może nie wiem. 16, nie, może mu bańkę tu dać, ale 16, nie więcej. Okej. Okay. Może być tak wtedy. 18, 300 konta, okej. Okay. A tym możemy wrócić do tych 16 wtedy. I te 300 konta możesz mieć. 18,5, no nie. Może być te 16,5 wtedy, co było? Nie. 16,5 i to co było. O Boże, są negocjacje z dupy czasem. Nie jest to tyle dobry zawodnik, że muszę tak z nim bić. No 22 mam. Spierdalaj tak w skrócie, nie? Tak szczerze, no. I gadać co ja mam robić. No to jest taki transfer. Czy on by w tym wieku przeszedł? Wątpię tak szczerze. Tu jest fajny napastnik. Fabio, jakby wypożyczenie? Nie. Dopiero co przeszedł, to bez sensu. Czekać teraz tak. Dela i on wypożyczenie? Nie. Okay. No jak bym kupił? Tą prawą pomoc. Na 2-3 latka by sobie poradził, chłop. Może chcą kogoś, może jego chcecie? I tak. 600 i Philips. 5800, dużo. Wymiana, może kogoś z przodu. Jego i czwórka w 3800. Nie chcę go, ok. Piątka to nie. Inną kwotę. 4800, tyle co jego wartość jest. Piątka. Dobra, to 4800. No i git. Taki zawodnik, który na pewno sobie poradzi na tej prawej pomocy. Bardzo fajne cechy ma.
Ważne, spróbujemy. Chcę być kluczowy. No tak myślałem. A, to jest fajny zawodnik bardzo. Dobra, bez klauzuli 26 konta. On za podpis. Nie, występy to nie. Możemy tak zrobić. Okej. Tak. Żeby minimalnie zjechać. No i spoko. Spoko, loko. Nie są to może jakieś super ekscytujące transfery, ale są ok. Są dobre, są spoczko. Tak, zespół. I z już na ławeczkę idzie z powrotem. Tak, i ty idziesz na ławeczkę. Za kogo? Za niego. I ta ławeczka już jakoś wygląda, tak? Tak, 7-1 ma. Okay. Tak, środek obrony mamy w miarę. Prawą obronę mamy w miarę. Mamy lewą, ok. Ziomek jest. Środek pola jest bardzo dobry z nim. Prawa pomoc jest. Lewa to on jest, ale on sobie bardzo dobrze radzi, więc spoko. Jest spoko. Maja ile ma lat? 25. No i git. Jeden bramkarz ma 7-3 ocenę. No, spoko. Nowy plan treningowy, tak? Skupienie na kondycji dla wyjściowej jedenastki. Tak, skupienie na tym dla rezerwowych i drugiego składu. No i ciśniem. Ciśniem, ciśniem. Dobra, i mają te wszystkie te główne. Z biuro. Mam jeszcze 20 milionów. Ale to na spokojne. Ja mam Sotum. Zobaczymy, czy zespół sobie poradzi. Remisowo 2-2. Spoczko, loczko. Jest ok. Zobaczymy, czy kogoś od nas będą chcieli kupić. A kogoś wzięli, tak? Środkowego obrońca naszego, no spoko. A mamy chyba dwóch środkowych, jak dobrze pamiętam. Teraz zobaczymy. Jak nie zmieni, został sprzedany. Kirpi. Stan. Ale jego nie chcemy sprzedawać. Teraz możemy zobaczyć. Mamy dwóch środkowych, tak? Mamy. I rezerwowych mamy jednego, dwóch. Ten jest 69. Jest taki, a może być. Na prawą obronę jednego z tych dwóch sprzedać i... No pipa lepiej sprzedać. Tak w teorii. Dobra, zobaczmy. Mamy jego na prawą obronę. 73. No. Na lewą jego mamy. No fajnie, tylko mam firmę tam, to nie wiem, czy to jest sens. Zobaczymy jeszcze raporty scoutów. Można popatrzeć na Polaków, rodaków, tak? Szukaj. I... No kogo? Kogo jak nie jego? No. Na razie nas nie stać, ale ogólnie no bardzo dobry zawodnik. No, no raport scoutu sprawdzony i zobaczymy. Jeszcze przyjdą te wszystkie odpowiedzi. I teraz tak, zmęczeni są. Mamy zmiany? Mamy. Jest, tu może skąpać. Super. No tu środek obrony nie zmieniamy akurat. No i jest zmiana. I co? I wygrywamy. Środkowy obrońca z czerwoną karteczką. Nie zgodziliśmy się na transfer i się wkurzył. Tak to już jest z czasem, tak? Nie ma opcji. Do dużego klubu spoko, do takiego nie. Raport przedmeczowy. Davis na napadzie. Wypoczęci? Tak, tylko trzeba zmiany zrobić. No i tu kto zagra?
Czolobach jak? Nie. On zagra. Tak. Zmiana. Tu sobie usiądzie Taylor. Pojedzie z nami na meczek młody. Może coś mu się spodoba. Ten Tegas. Pipa strzelił. Grant strzelił. A jej z kontuzją. No zobaczymy jak długo. Ajajaj. Ile? 6 dni. Okej. Okay. Nic się nie stało. W skrócie wtedy. Okej. Okay. Centrum transferowe. No nie mamy innego prawego obrońcy teraz. Skauci. Mamy tego niby, nie? Tego z Argentyny możemy wybadać teren. 3-3 stąd kosztuje. Idziemy po niego. Bardzo fajnie wygląda. Boczni obrońcy mamy. Jego mi się pozbył i dał bańkę. Zobaczymy co odpowiedzą. MVA i ten? Okej. Okay. Okej, okay, MVA też chcieliśmy się pozbyć, więc spoko. Bańka i MVA. Okej. Okay. Mega spoko. Negocjujemy. Bo może mieć podobną ocenę do tamtych, ale on mi się wydaje być lepszy. Ma bardzo fajne wszystkie predyspozycje tam wypisane. Nie znam, nie mam pojęcia kto to jest, tak szczerze, z Argentyny ziomek i tyle. Bez występów, a tak to może być. 22, no dobra. Nie wiem czemu, zobaczymy czy to był kod worku słaby. A powyżej 70 niech ma, 73, 4, coś takiego i będzie super. 3 bańki kosztuje, to może tylko mieć, co? I co? Bum, bum, bum. Ok, dobre, bardzo dobre. To co chcieliśmy. Nie mam na co narzekać, jest zajebiście. Jest upgrade. Tak. Pokazuje 7-3, no nieważne. Tak, zespół. Rozwój. Przyspieszamy. Plany treningowe, czy mam dobre, to zobaczymy. Kogo są od nas? Jego, on może iść. Zobaczymy, czy tutaj będzie jakaś moc u nas. No. Może kogoś wykupią z dupy nagle, będzie trzeba kombinować na kondycji dla wyjściowej jednostki. No i git. Jest tak. Biura ile mamy? 27 milionów. Tak kogoś od nas kupią, to będziemy mogli powalczyć. Póki co jest ok. Mi się wydaje, że jest spoko. Czalobach, Southampton. No nie. Czalobacha nie oddajemy. Takie doświadczenie nam się przydaje. No byłem mega zdziwiony, że ma 29 lat już. Wiesz, pamiętam jak młodym talentem był. O, jego chcą. Jego chcę oddać. Tylko to trochę większe pieniądze niech idzie. Nam jest niepotrzebny, więc niech idzie. Marquinhos do Barcy. Wymarzony transfer, tak szczerze. No, to teraz już trochę późno, ale ogólnie no. Kiedyś był idealnie wpasował się. Idź tam, ty. Może być 2-300, spoko. Przyspieszamy o godzinkę. Ktoś go jeszcze chce.
Dużo osób go chce, czy on się zgodzi, to już inna sprawa. Możemy teraz ostatni raz zobaczyć zespół, jak wygląda. Bramkarz nieistotny, prawo obrońca. Mamy tych dwóch. Środkowa obrońca Czalobach, Taylor i jeszcze tak, coś tam. Lewa obrona jest ten, Rich. SPD. Czalobach i ten ziomek w razie co? Prawa pomoc Skow, ten ziomek jeszcze jest. Lewa tak samo Skow i Phillips. Po jest Swift, bardzo dobrze. Napastnik jest ten. Bardzo dobrze jest. Nic nie trzeba zmieniać. Jak nikogo nam nie wykupią, to nic nie trzeba zmieniać. Ramsey do CV, to jest ciekawy ruch. Krystanty Nica. O, odchodzi? Spoko, niech idzie. Mówię, on nie jest nam akurat potrzebny i trochę. Wiadomo, żebyście chcieli go zostawić ze względu na nazwisko. Legendarne, tak? A no, niestety nie możemy tak robić. Tylko ze względu na nazwisko. Wiadomo, Ronaldo, Messi i tak dalej, na nazwisko zapracowali. Tak jest, że ze względu na nazwisko są wybierani do wielu rzeczy. Ale my tak nie działamy. Comiesięczny raport. Okej. Okay. No, spoko, bramka się buduje. Mega git. Dalej. Co? Lecimy. Fajne? Fajne, tylko stary już, ale fajne. Lecimy dalej. Trzeba tych raportów i tak popatrzeć trochę. To jest spoko. Mega spoko. Może być w połowie coś tam. Się kupi, tak? Dembele. Na szczęście nie ten Dembele osmą. To chce być. Taylor chce zagrać. To jest który ten. Ustawiał czerwoną kartkę, to może zagrać. Nie wiem, czy ktoś jeszcze chciał. Ktoś tam był, ale nie wiem, czy odchodziło, więc Taylor zagra. Wygrywam 1-0 Grand. Taylor 7-9. Bardzo fajnie. Bardzo fajnie. Podoba mi się to. Junior chce odejść. King chce odejść. No dobra, to drużyny seniorskiej. Okej, okay, plan rozwoju, końcowy raport, trenerz, gramy, okej. Okay. Stack. Spoko, ajaj. Stack, plan treningowy, gdzie jest ten małolat. Tak. Wiecie, zespół, czy mamy na ławce dobrze wszystko zrobione? Nie. Robimy tak. King sobie na ławkę wejdzie. Sweter mam robić na ławce. Mamy środkowych, mamy prawego obrońcy, lewego nie mamy, ale nie trzeba, jesteś po napastnik. Jeść PD. Czalobach może być na dwóch pozycjach. Jednego środkowego obrońcy można wywalić. Jajaj, niech nie siedzi na ławce, nie wiem. Tak, no. Tak. Zerwały prawo obrońcy, to jest on bardziej, a tutaj do przodu ktoś by był. Lewy, prawo obrońca, środkowi. Tak bardziej. No. Jeszcze jest on, ale on nie. Dobra, jest Gites. Tak, zespół tego młodego wypożyczymy. Tak, do wypożyczeń idzie. Już nie zdąży teraz pójść sobie, ale już. Będzie wystawiony, więc spoko. Przejść do meczu. Lecimy tak, jak jesteśmy. I wygrywam 2-1. Grand, grand. Bardzo fajnie. Póki co, mega dobrze nam idzie. Co, nie mamy porażki, nie? No 7-1 mamy. Bardzo dobrze, fajnie. O, jak to są ekipy. Sheffield, Everton, Soton. No.
23 miliony. Raporcik. Krzesełko tylko tam jest. QPR. Wolniamy ich. 3-1. Maja, Kipre i Maja. No Maja to Scott, dobrze go nie oddaliśmy. Mówię, kojarzyłem go już z takich starych karier. Okej, okay. Kingi, co wybrał? Hertz, spoko. Serduszka, mega dobry ruch. 2 lata posiedzi, może wróci ze złotą kartą. Higgins. No on to tyle ofert ma, nic nie przyjmuje, debil. Ważne. Championship. Play mode. Walimy ich na łeb. Boom. 2-2. Okej. Okay. Remis nie jest zły. Bezpośredni awans musimy wywalczyć, a to są takie ekipy, że tak lekko nie będzie. No, bezpośredni awans, tylko dwie pierwsze ekipy. No, mam dobry początek, ale nie wiadomo, czy tak długo utrzymamy. Derby Country, kolejny mecz. Nie chcę zmienić, nic nowego. Co? No, on sobie robi coś, chłopak, tak. Co? Jak powoli sobie tam pracuje w tej szkółce. Powoli do przodu. Powodzenie kadry narodowej, to nie. Dzień meczowy. Raporcik. Okej. Okay. Tashing Dining. Okej. Nasz prawo obrońcy nie jesteś zadowolony. Ciekawe. Dobra, jest wszystko git. Bum. Wygrywamy. Nie, remisi kolejny. No i to są te problemy remisowe. To nie jest dobre. Już pewnie nie jesteśmy liderami. Nie, jeszcze jesteśmy, ale dlatego, że inni się potknęli, abyśmy mieli przewagę fajną. Andrew. No, ruch chorzów. No spoko, jak chce, niech idzie. Zobaczymy, czy będzie chciał. No tu. Nie, takie kluby akurat dla niego chyba. Na jego poziom, on też się może wymagać, nie wiadomo czego. Norwich. Też mocny zespół. Co nic nie zmieniamy, lecimy. 3-1. Osulu, Martinez. O, obudził się nas Argentyńczyk, więc spoko. Uwierzę w niego, fajny zestaw cech. Bardzo fajny. O, kolejny klub. Może się zdecydujesz na kogoś. Kolejny, który nie chce odchodzić. Może junior jakiś chociaż średni? Czy nie? No chyba nie. No jeden na kadry jechał, zawsze coś. Szczytowej oferta. Możesz iść tu nawet. Rybka mi to. Gramy z Preston. Raport przedmeczowy. Okej. Okay. Nie no, ich musimy pyknąć. Nie ma co gadać. Walimy ich. 3-1. Skow. Martinez Grant. No Grant też dalej sobie radzi. Bardzo fajnie. Ja widzę, jak blisko od razu gramy. Wow, wybrał coś. Chyba pieniądze mu zapłacili. Fajne. Wreszcie coś wybrał, chłop. Mogliśmy więcej wciągnąć pieniędzy, no ale chcieliśmy po prostu, żeby poszedł sobie. No, to mocny zespół. No co, jak z nimi wygramy, to z każdym sobie poradzimy chyba. Remisik, okej. Okay. Na ten zespół remisik jest okej. Okay. Naprawdę, nie ma co narzekać. Jak tabela wygląda? Czyli pierwsi, a święci za nami. No, święci jeszcze Everton są mocni. No ten przód jest gigamocny, no. 5 punktów przewagi, ale ktoś jeszcze na dole jest taki mocny. Sunderland. A czy na tym poziomie teraz są mocni? No nie wiadomo sobie. No. Southampton, Raport, nasz moja. Dobrze się rozwija. Dzień meczowy. Raporcik. Okej, okay. Do pyknięcia są raczej. No lecimy z nimi. 3-0. Martinez, Skow i Strujk. Clark się wkurzył, tę listwę komuś naszemu walną i musiał być zmieniony niestety. Rozumiemy, nerwy nerwami, tak? Portsmouth teraz. Jedziemy bez zatrzymania. Dobrze idzie, to trzeba lecieć dalej. Bez zmian. 1-0. Martinez strzelił. No też Eśpo chyba za bardzo nie strzela, co? Trzeba zobaczyć, chyba że asystuje dużo. Takie pierwsze statystyki, no bramkarz bardzo dobrze. 23 lata, ma ile? 28, okej. Okay.
Lewo obrońcą. Coś tam się rozwija. King już plus jeden, fajne. Obrońca. Firpo 6,73. Dobra, 6,30. Ojej. Bardzo słabo. Fajne, też dobrze. Taylor nawet lepiej od niego, okej. Trzeba myśleć o tym. Prawo obrońca. 10-10. No, lepszy Argentyńczyk. Coś się rozwija. Yusuf, fajne. Też dobrze. Bo wchodzi czas z ławeczki, to sobie radzi jakoś. Philips nieważne, Skow 6,5, 3 bramki już, okej. Okay. Grant 11,2, mega dobrze. Swift 2,1, też spoko jak wchodzi. 1,4. Dwie brameczki, jedną tylko. Czyli 3, a to ma 5. Okej. Okay. No, trzeba pomyśleć tutaj. Martin jest fajny, 5,1, spoczko. Spoko jak już wchodzi, moja. 4 brameczki tylko. Dwie, ale no. Ma dobre oceny, nie bez powodu pewnie. No, a tylko 4 bramki, trochę mało, co? Na Watford gramy. Dobra, raport wydawczy. Ktoś się trafił, ciekawy. Waszej kuźni talentów? Chyba nie, niestety. Kto to jest w Forlong? On. Aha, no takie. Dobra, niech ma to. Dzień meczowy z Watfordem. Raporcik. Mi się wydawało, że tu mają więcej strzelatek, szczerze. Okej, Swift. Wygramy tak. Zaskoczymy ich. 1-1, Martinez. Swift tak, 5-9, średnio. Niestety remis, a na Watford, czyli kolejna dobra ekipa, więc spoko. Zobaczymy, jak Everton sobie poradzi. 6 punktów, ale oni są mecz do tyłu. No dobra. Raporcik przedmeczowy. Ich musimy pyknąć. Oczywiście jeszcze zmiany zrobimy. Tak sobie tam radzi w miarę. Możemy tak zrobić. Ty nie, ty graj. No. Tak styka. Jeden ich sobie zagra. Co? Pierwsza porażka. Ale czy nie przez Taylora, co? 4-7, czy nie? Nie tylko on zepsuł, tak? I grał inne mecze i nie było tragedii. Pierwsza porażka musiała się trafić w końcu. Ingres Hull City. Higginsa ktoś sam. I go biorą. Po drugiego. Andrews gotowy z ewentualnej zmiany pozycji. Boom. Co pracuj sobie, no, ziomek. Pracuj. Się jeszcze zmienia? Chyba nie. Hull City, no Hull City musimy trzasnąć, co? No musimy, no nie ma innej opcji. Przejść do meczu i walimy ich od razu, bez zmian. Boom. 1-1. Za dużo tych remisów się robi. Everton wygrał, my remisujemy, to nie jest dobre. Mamy tylko 3 punkty przewagi. Dwóch piłkarzy. Okej. Dobra. Wziąć go do drużyny seniorskiej. Zobacz, czy zadania się robią. Tak, dobra. Juniorów ściągać, ale musimy czekać póki co. Raporcie przedmeczowe. Petkowicz. Petkowicza znamy. Lecimy. Boom. 1-1 znowu. Tragedia jest. Grant strzelił, ale Maja nie strzelił. Coś ten Maja sobie nie radzi. Już nie będziemy pierwsi, nie? Jesteśmy, mam tylko punkt przewagi. Dobra, wreszcie go sprzedali. Spoko. Za mało bramek Maja strzela. Tutaj trzeba coś pozmieniać. Fajnie, że ma cenę, ale no bramek brakuje nam. Niestety. Kłopoty się robią. To nie może tak wyglądać. No tak. Tak. Może grać na napadzie chyba jeszcze. Zobaczymy. Tak. Dobra, tu wejdzie Skow. Tak, póki co zagramy. Przegrywamy 2-1. Sotoka jeszcze z kontuzją. Kurde. Skow słaby mecz. Grant ok. Ja pierdzielę, się sypię znowu. Na ile kontuzja? Raport, który zobaczymy.
Trzeba to jest z chłodną głową, żeby agresję nie popaść. Jakieś problemy robią już szybko. Tak, wiem. Jak ich ma? Ościęta głowa, no okej. Nic się nie stało, wszystko takiego. No już niestety spadliśmy. I Huddersfield teraz mamy. No. Lecimy do meczu od razu. Nie przejmujemy się niczym. Maja się zmienia z Grantem, tu wchodzi Skov dalej. SPO, tak, Sissoko, tu wchodzi on. Nie wiecimy. Trochę zmiany, żeby to się pozmieniało. 1-1, znowu remis, kurde no. Co się dzieje? Za duże problemy są już mamy. Całe prowadzenie kadry, w dupę mam kadry. Na początku tak leciliśmy, a teraz nagle coś się stało. Nie rozumiem tej logiki. Bez sensu to jest totalnie. Maja zostanie. Lewy napastnik. Nie. Napastnik. Lewy napastnik. Sotoka zostaje. Kurczę, tutaj. LPO. LPO. Lecimy tak. Zmian trochę. Remis. No nieważne co zrobimy z remis. No to jest niemożliwe naprawdę. Everton 4-0 wygrywamy, spadamy na trzecie miejsce. Nie? No właśnie. No i zajebiście. I co w takim przypadku mogę zrobić? No zesrać się. Już nic nie mogę zrobić. Jakie to jest bez sensu. Boże. On niech zagra, może on strzeli. Patrzymy. 3-1. Richie Grant. O nie, ciężary się zaczęły robić. Warto znowu wygrywa, bo jest mocny. I kłopoty się robią. Fajnie, że mam trzecie miejsce, ale to trzecie miejsce totalnie nam nic nie daje, więc w dupę to może sobie wsadzić. Styczeń już jest. Opuścili klub. Teraz tak. Biuro, ile mam siana? 24 miliony. Centrum transferowe. Ocenowo, czy ktoś jest ciekawy? Idziemy porozmawiać. Jak ktoś ma nas uratować w połowie sezonu, to jest on. Moja może nie. Moja. Paul Grant. Skuch. Szalobach. Boczni. Na skrzydłowi patrzyli się po ocnicy. Nie, ale no skrzydłowych możemy wam dać tego młodego na przykład. I 18% od sprzedaży. 20-10%. 18 i damy wam 15%. No i git. Normalnie przychodzi szef, który musi nam dupę uratować. No innej opcji nie widzę. Kluczowy. Mam nadzieję, że zejdzie z zarobków. Na 2 lata minimum. Okej. Okay. Przychodzi szef totalny. Co? Możemy ci dać 3 dychy i 2 bańki. 60. To jest bardzo dużo. 50. Możemy ci dać. Tyle co chciałeś. 61. 55. Spróbujemy, no. No nie zejdzie niżej. No dobra, to. Mamy tu zjechać. Przychodzi gwiazda, tak? Topowego formatu. Najlepszy zawodnik na świecie. Zdobywca 10 złotych piłek. Arkadiusze Miliko. Gold Milik. Czy on uratuje nas tutaj? Najlepszy zawodnik na wszechświecie. Niestety, Maja, nie strzelałeś. Ławeczka się szykuje. A tu wchodzi Gold. Arkadiusz Miliko. Jest tak. Role. Rzuty karne. Arkadiusz Miliko. Bliski z lewej. Bliski z prawej. Daleki. Kapitan strój dalej, tak.
I wchodzi szef. Czy ten szef nam pomoże? Czy dzięki niemu będziemy dużo wyżej? O tym dowiecie się w kolejnym odcinku. Jak on pięknie wygląda tutaj. Cudownie. Najlepszy. Mua.